Siema, witam wszystkich z powrotem na swoim kanale. Już dzisiaj nadajemy z mojego warsztatu odcinek poświęcony pomocom montażowym firmy Bloom. O co chodzi w tym odcinku? Pokrótce powiem, jakich pomocy montażowych używam przy produkcji mebli i dlaczego. Więc słuchajcie, mam przede mną EcoDrilla z Blooma, listwę uniwersalną montażową oraz szablon do nawierceń frontów i railingów też firmy Bloom. Pierwszy przymiar, którego w ogóle używałem przy produkcji mebli, było to plastikowe cudo, które na samym początku się sprawdzało, ale przy używaniu wierteł samocentrujących otwory się powiększają i jest kiszka. Później nie wychodzi wszystko tak, jakbyśmy tego chcieli. Poza tym dłużej schodzi zabawa tym ustrojstwem, niżeli takimi przymiarami firmy Bloom. Dlaczego na przykład ta listwa? Tą listwę polecę każdemu do wszelkiego rodzaju systemów okuć. Czy to będą prowadnice do szuflad, czy to będą systemy zawiasu, czy podnośniki do klap, używam tego przymiaru uniwersalnego. Zaraz Wam pokażę, dlaczego tak się dzieje. Mam przed sobą różnego rodzaju katalogi różnych firm. Tutaj mamy Hetticha, tutaj mamy GTV, tu Hefla, no i tutaj Bloom. Dlaczego swoje kroki skierowałem na samym początku w kierunku tej listwy? Koszt listwy bez żadnych promocji, bez niczego, to tam w granicach 250 zł wynosi. Ale dlaczego ona jest taka dobra? To już Wam pokazuję. Otwieramy sobie katalog z Blooma na stronie 642 i 643. Listwa uniwersalna znajdująca się tutaj ma wykropkowane w tym miejscu swoje, może powiem tak, te wszystkie kropki oznaczają systemy, do których ta listwa może zostać użyta. Więc tutaj mamy wypisane wszystkie Aventosy, wszystkie systemy zawiasu, wszystkie rodzaje szuflad. Więc ta listwa jest na tyle uniwersalna, że przy jej pomocy wytrasujemy sobie miejsca, wytrasujemy i wyznaczymy sobie miejsca naszych prowadnic pod szuflady, czy to będą prowadnice dolnego montażu, czy to będą systemy szuflad. I tak samo, nieważne, czy to będzie podnośnik Aventos HK, HK Top, tam, czy HKXS, którego bardzo lubię, to tak samo przy pomocy tego urządzenia, tego przymiaru, wszystko to sobie ustawiamy. Druga kwestia. Drugi szablon jest to szablon do odwiercania mocowań frontów oraz railingów systemów szuflad. I też nieważne, czy będzie to system szuflad z firmy Bloom, z firmy Hetich, Hafela czy GTV. Nie ma to najmniejszej różnicy. Zaraz Wam to wszystko pokażę. No i ostatnim moim przyrządem jest EcoDrill z Blooma. Jedno z najbardziej przydatnych i ułatwiających życie też urządzeń, z tego względu, że wszelkiego rodzaju fronty odwiercamy za jego pomocą. Nie wiercimy nic z łapy, nic nam się nie przesuwa, nie potrzebujemy do tego wiertarki stołowej. Jedziemy sobie EcoDrillem, mamy zrobiony system odwiertów, już Wam pokażę. Tutaj na przykładzie frontu z MDF-u lakierowanego. Tak wygląda po odwierceniu nasz front. Miejsce pod zawias puszkowy FI35 plus dwa wyznaczone odwierty pod nasze wkręty. I tak samo tutaj. Więc taki oto front nawiercamy sobie przy pomocy naszego EcoDrilla. Dlaczego? Może tak. Po co używać takich pomocy montażowych? Takie pomocy montażowe nie tylko ułatwiają życie i przyspieszają naszą pracę, ale również zapewniają nam najwyższą powtarzalność,
Jeżeli oczywiście sami się nie machnęliśmy w wyznaczaniu danych punktów. Tutaj trzeba sobie powiedzieć otwarcie, że nie jest to reklamowana, w żadnym wypadku do nikogo nie pije wiertarka Atut, że nie trzeba używać ołówka. Tutaj niestety ołówek, miarka, taśma malarska, cokolwiek innego do wyznaczenia, wytrasowania sobie miejsca naszych otworów, po to, abyśmy mogli zgodnie ze wszelkimi założeniami swoimi, czy też projektowymi, wyznaczyć jakiekolwiek otwory, czy to właśnie pod wcześniej wspomniane szuflady, czy to pod systemy zawiasu. Więc zaraz robię ujęcie bliżej. Opowiem chwilę o tym, jak została stworzona, wykonana ta listwa być może, bardziej tak, i dlaczego są takie rzędy otworów, a nie inne. Robię zbliżenie i zaraz będziemy opowiadać o wszystkim. No więc tak, jestem z powrotem, jestem bliżej, zaczynam od listwy montażowej firmy Blue. Dlaczego ona jest taka fajna, super i polecana przeze mnie? Słuchajcie, wszystkie rzędy otworów w tym miejscu, na tej listwie, te i te, zostały wykonane w systemie 32. Warto sobie o tym poczytać. Każdy będzie widział, będzie wiedział i miał zobrazowanie o tym, o czym mówimy w tym momencie. Na naszej listwie są rzędy otworów, jest skala w tym miejscu. Tutaj mamy skalę, zaraz wyostrzę. Słabo to wyostrzenie idzie, ale to nic. Tutaj mamy skalę i skala znajduje się również w tym miejscu. Grubszymi kreskami są ustawione, predefiniowane wymiary i wartości, narzucone właśnie przez system 32 oraz przez firmę Blum, która tak naprawdę jest prekursorem pewnego rodzaju wymiarów i która utworzyła standardy, których obecnie w meblarstwie się trzymamy. Cały zamysł najprawdopodobniej, jeśli się nie mylę, wyszedł od firmy Hettich ogólnie, ale kwestia jest tego typu, że każda firma meblarska, czy to właśnie GTV, Blum, Hettich, Hefle, wszyscy się trzymają tego jednego systemu. Rzędy otworów rozmieszczone co 32 mm ustawiamy sobie na przykład do drzwi nasadzanych wartość 37 mm. Tutaj mamy ją ustawioną w tym miejscu i jesteśmy w stanie wykonać sobie odwiert pod nasz prowadnik. Dlaczego? Już Wam pokazuję. Otwory z prowadnika. Prowadnik mam tutaj. Zerówka z Bluma. Otwory naszego prowadnika pod wkręty pokrywają się idealnie z otworami na listwie. Więc przy froncie nasadzanym, trzymając się wymiaru 37 mm, ustawiamy sobie na naszym korpusie, kto jaki wymiar tam trzyma, bo to jest wypracowany jakiś swój własny system najczęściej. Odwiercamy pod zawiasy. Najpierw punktujemy przy pomocy punktaka dołączonego do zestawu. Mam trochę burdel na stole, ale przy pomocy takiego punktaka, tu akurat płyta HDF, więc to tylko tak dla zobrazowania, przykładamy sobie punktak, bierzemy młotek, punktujemy nasze dwa miejsca na otwory pod prowadnik krzyżowy. Oś naszego prowadnika, środek jego, jest wyznaczany przez to miejsce tutaj, przez to wycięcie trójkąt, bądź po prostu przez środek naszej listwy, ale na dole jest to wyznaczane przez tą boczną krawędź. Ta boczna krawędź jest wyznaczeniem naszej osi odwiertu. Środka może, o tak bardziej, to nawet nie chodzi o oś, tylko o środek naszego odwiertu, tak? Więc wiemy tyle. System 32, idąc dalej, pasuje nie tylko do prowadnika, tak jak tutaj widać, ale pasuje nam do, już tylko przestawię dalej, proszę bardzo, mamy w tym miejscu zawieszkę meblową z klim, system otworów
tych 32 idealnie się komponuje z rozstawem otworów w tej zawieszce. Czyli przy pomocy tego szablonu jesteśmy w stanie nawet wytrasować sobie miejsce pod taką zawieszkę, czy to pod zawieszkę firmy, czy to pod zawieszkę kamer 806. Nie ma to wielkiej różnicy, ponieważ te otwory tutaj, nawet w zawieszkach, są rozstawione od siebie o 32 mm. Idąc dalej, ustawiam sobie 20 mm na naszej listwie i 20 mm przy froncie nasadzanym będziemy mogli wykorzystać do prowadnika prostego firmy Blum do zawiasu puszkowego. Ale ważną kwestią jest też to, że 20 mm od brzegu tutaj mocujemy sobie adapter do tipona. Tutaj jest akurat krótki adapter i wiemy, że 20 mm będę miał otwór pierwszy tu, w tym miejscu, a drugi będzie o 32 mm dalej. A na adapterze, proszę bardzo, jest zapisane. Nie wiem, czy będziecie widzieć. Pierwszy otwór na adapterze, tutaj, ten, będzie o 20 mm od krawędzi. Widać 20 mm. A kolejny 52, czyli dodajemy do 20 mm 32 mm. To jest wszystko. To jest niby firma Blum, tak? Tipon z Bluma. Ale teraz pokazuję kolejny adapter z innej już firmy, też do Tipona, do Push to Open, proszę bardzo. Mamy kolejny adapter, wykonany w inny sposób już. Już to jest trochę inna bajka, ale też otwór. Pierwszy na 20 mm, kolejny na 32 od niego, czyli znowu 52 mm od krawędzi, co da nam możliwość zastosowania tego oto przyrządu do osadzenia, do zamontowania, czy to tipona, czy to prowadnika prostego. Kolejna kwestia. Kwestia na przykład systemu szuflad. Tutaj mamy tą pierwszy. Dobrze. Jak wiadomo, pierwszy otwór w naszych szufladach znaczymy na 37 mm. Po raz kolejny ustawiam sobie 37 mm na skali, ale jest to już ta skala druga. Czyli nasza prowadnica jest wysunięta do przodu. Punkt naszego przyłożenia jest cofnięty. Ustawione 37 mm i jeżeli mamy wyznaczyć jakąkolwiek szufladę, jakąkolwiek, to nie ma różnicy, czy to będzie szuflada firmy Blum, czy to będzie szuflada pozostałych marek. Przykładam sobie nasz przymiar. Biorę punktak i wiem, że pierwszy otwór w tym miejscu, gdzie teraz włożę punktak, tutaj, przesunę tylko kamerę, żeby złapać ostrość. Tutaj, ten otwór, gdzie jest wsadzony punktak, jest oddalony o 37 mm. Ktoś zapyta dlaczego. No to sprawa jest bardzo prosta. Biorę pierwszy lepszy z brzegu katalog, firma Heffer. Szuflada Matrix. Tutaj mamy systemy prowadnic, ich długości. I proszę, pierwszy otwór jest wiercony na 37 mm. Widać to w tym miejscu. 37 mm. I wiemy, że te 37 mm będzie to trzeci otwór w naszej prowadnicy. Przykładamy, przykręcamy. Gotowe. Ktoś powie, no hafele, dobrze. No to teraz bierzemy sobie systemy prowadnic, systemy szuflad firmy Blum. Katalog otwieramy na pierwszej dowolnej stronie. I tutaj, proszę bardzo, 37 mm i wiemy, że wiercimy je do trzeciego otworu w naszej prowadnicy. Pokrywa się to z każdym rodzajem prowadnicy. Ja tutaj gdzieś pod spodem mam chociażby prowadnica kulkowa firmy GTV Versalite Plus. Trzeci otwór, ten w tym miejscu, o tu, jest oddalony od krawędzi o 37 mm. Więc wszystko jesteśmy w stanie wykonać
tą matrycą uniwersalną. Kolejna kwestia to kwestia przykładowo samego mocowania do naszego HKXS-a. HKXS-a mocujemy o 155 mm od górnej krawędzi korpusu naszą klapę i teraz nasza klapa, nasze mocowanie do HKXS-a pasuje idealnie do systemu 32. Czyli wtedy wyznaczam sobie 155 mm od górnej krawędzi naszego korpusu. Przykładam sobie szablon pierwszym otworem na 155 mm. Zaznaczam pierwszy otwór, zaznaczam drugi otwór. Nasze mocowanie HKXS-a idealnie do tego pasuje. Więc odnośnie tej matrycy to byłoby tyle. Jesteśmy w stanie ustawić sobie wszelkie wartości, które są najczęściej używane w meblarstwie, tak? Więc nie będziemy mieli problemu z tym, żeby zamocować sobie na przykład zawias równoległy czy front wpuszczany, bo wszystko jesteśmy w stanie ustawić na tej oto szynie. To jest tyle odnośnie tej uniwersalnej matrycy. Kolejna dość istotna rzecz przy szufladach, bo to jest do odwiertu właśnie frontu szufladowego i też nieważne jaki to będzie system, czy to będzie system firmy tutaj GTV, tak, czy to będzie system firmy Blum, czy będzie to system Hetticha, nie ma to żadnej różnicy, bo wszystkie systemy szuflad są do siebie bardzo, bardzo podobne, są zbliżone. Już nie będę mówił tu o jakości, która firma jest lepsza jakościowo, ale chodzi tylko o sam fakt tego, do czego możemy użyć tego oto wzornika. Więc tak, wzornik jest nam potrzebny do odwiercenia naszych, zaraz może znajdę w systemy prowadnic, systemy szufla. Znajdę w naszym katalogu najbardziej istotną rzecz, o której chcę teraz powiedzieć. Ten szablon pomarańczowy jest używany do odwiercania mocowań frontu tego typu. Tylko tu jest akurat expando pokazane, ale chodzi o odwierty pod mocowanie frontu samego. Ja to robię na wkręty, nie robię tego na expando, ale bez najmniejszego problemu przy użyciu właśnie tego szablonu odwiercamy sobie mocowanie frontu oraz odwiercamy sobie nasz railing. Czyli przy użyciu jednego takiego szablonu mocujemy sobie front do naszej szuflady. I czy to będzie szuflada z Bluma? Jeszcze raz powtarzam. Nie jest to odcinek sponsorowany. Czy będzie to szuflada innej firmy? Przy pomocy tego szablonu tutaj mamy jedną prowadnicę z naniesioną skalą od spodu. W tym miejscu jest skala. I mamy jeszcze tutaj trzy przykładnice, które przykładamy sobie do boku. Tą ustawiamy wysokość. Przykładamy później wszystko sobie do frontu. No, akurat tylko tak obrazowo, przykładowo. W ten sposób. Przykładamy tak i tak. Tutaj mamy punktak. Po raz kolejny wkładamy punktak sobie w otwory wyznaczone. Punktujemy miejsce, później punktujemy do wysokiego relingu, do wysokiej szuflady z relingiem kolejne miejsce. System tych otworów też jest naniesiony poprzez, narzucony może nie naniesiony, poprzez system 32, więc przy pomocy tego oto szablonu odwiercamy sobie nasze fronty szuflad. To jest tyle.
Bardzo przydatna rzecz i bardzo przyspieszająca pracę, bo nie trzeba się gibać z miarką, zastanawiać co, jak, gdzie i dlaczego, tylko przykładamy taki przymiar, regulujemy go, mamy wszystkie wartości ustawione. Cały czas jest tak, że jak ustawimy sobie jedną wartość boczną naszej prowadnicy, to nie musimy się później martwić, czy przy pierwszej szufladzie, jeżeli przy pierwszej szufladzie złapiemy ten wymiar, to przy każdej kolejnej już tego wymiaru się trzymamy. Może się nam zmienić jedynie wysokość położenia naszego mocowania. Nic więcej. To jest wszystko. No i na sam koniec Eco Drill. Urządzenie niezmiernie pomocne przy mocowaniu wszelkiego rodzaju zawiasów puszkowych FIT-35. Tutaj zaczniemy od dołu. Jak widzicie, mamy jeden zawias puszkowy jedno wiertło puszkowe FIT-35. Tutaj mamy dwa wiertła o średnicy FI-8 pod kołki Expando, czyli jesteśmy w stanie za pomocą Eco Drilla odwiercić sobie zawiasy z Expando, tak? Więc nie ma z tym najmniejszego problemu. W tym miejscu mamy regulowane, już pokazuję, regulowane odsunięcie krawędzi naszego zawiasu od krawędzi naszego frontu. Przestawiamy na wartość, na jakiej potrzebujemy i odwiercamy. No, u mnie jest ustawione na 5 mm, wcześniej odwiercałem na 3, teraz jest ustawiona 5, wszystko działa super. Jesteśmy naprawdę w stanie o wiele, wiele szybciej pracować z tym urządzeniem, niżeli wiercąc coś z ręki. Środek naszego zawiasu jest wyznaczany poprzez tą krawędź naciętą tutaj, jak widać, oraz poprzez tą krawędź tutaj. To jest centralnie środek naszego odwiertu. Praca z tymi szablonami idzie naprawdę szybko i sprawnie. Zaraz Wam pokażę, jak łatwo i przyjemnie się mówi odwierca front i wyznacza na przykład miejsce pod prowadnicę. Dobra, zaczniemy od Eco Drilla. Załóżmy, że to będzie nasz front. Jakiś odpad, którego zawsze jest gdzieś pod ręką dużo. Więc tak, zakładamy, że jest to nasz front. Prowadniki wyznaczyliśmy sobie na korpusie na żądaną odległość, na jaką tam chcieliśmy sobie je wyznaczyć, że tak to powiem. Ja zawsze się trzymam tego, że prowadniki i korpusy i fronty liczę sobie od jednej krawędzi, czyli ja przykładowo to robię od dołu. Wyznaczam sobie miejsce mojego zawiasu. Raz, miejsce mojego zawiasu. Dwa, żeby nie mazać po frontach, oklejamy to sobie zwyczajnie taśmą papierową. Bierzemy sobie kątownik. Po oklejeniu taśmą już odchodzi nam później czas na zmazywanie tego wszystkiego. Wyznaczamy sobie oś naszego zawiasu, środek. Bierzemy Eco Drilla, ustawiamy go. Trzymamy się wyznaczonej kreski. Mamy nasz środek. Mam nadzieję, że będzie widać. Bierzemy w rękę wkrętarkę. Muszę ją teraz znaleźć. Jest. Do zestawu jest dołączony Torx. Tutaj. I wiercimy. Teraz jeszcze Wam pokażę udoskonalenie tylko. Wkładam sobie odciąg od odkurzacza. Mamy jeden odwiert. Czysto, odkurzacz wszystko zbiera. Ustawiamy sobie kolejną krawędź.
W ten oto sposób odwierciliśmy sobie przykładowo nasz front przy pomocy ekodrilla. Mamy dwa otwory pod zawiasy puszkowe. Teraz wkładam sobie pierwszy z brzegu zawias, który mam. To zawias lodówkowy, też firmy Blum. Nie dość, że pasuje nam centralnie tu, to i mamy wyznaczone otwory pod nasze wkręty. Wkładamy kolejny zawias. To już jest inny zawias, 155 stopni z zerowym uskokiem. Otwory również pasują. Więc na tej zasadzie szybko, sprawnie idzie odwiercanie frontów przy pomocy urządzenia EcoDrill. To jest tyle. Teraz pokażę Wam, na jakiej zasadzie mocujemy przykładowo prowadnicę. Tutaj mamy kolejny jakiś tam odpad z białej płyty. Wyznaczam sobie na przykład, załóżmy, że będzie to system szuflad w szafce kuchennej. Wyznaczam tam sobie 55 mm od dołu. Biorę znowu sobie, a nawet tu już kątownik nie będzie potrzebny. Biorę sobie nasz przymiar z Bluma, uniwersalny. Ustawiam na 37 mm. Tutaj widać, mam nadzieję. Przykładam go. To nie jest żadna magia. Tylko przedłużę jednak sobie tą kreskę. Dam ją niżej do dołu. I wtedy środek naszego odwiertu, że tak to powiem, wyznacza nam ta kreska tutaj i krawędź naszego przymiaru uniwersalnego. Więc wtedy 37 mm jest w tym miejscu. Biorę sobie młotek. Raz. Biorę sobie dwa. Trasuję. Odznaczam sobie punkty. Punkty są zrobione idealnie w linii. Tu mamy punkt pierwszy. Tu mamy kolejny wypunktowany i kolejny. Jest to wielokrotność liczby tej 32 mm. Biorę sobie wtedy naszą prowadnicę. Gdzie ona była? Jest tu. Jest to prowadnica firmy GTV, o której już mówiłem tam wcześniej. Rozbieram ją. Przykładam. Wiem, że trzeci otwór wychodzi na 37 mm. I proszę bardzo. Mamy wyznaczony otwór tu. Mamy wyznaczony otwór w tym miejscu. Przykręcamy. Nasza prowadnica jest osadzona. Jeszcze prowadnica jest cofnięta tutaj o mniej więcej milimetr od krawędzi frontu. Po złożeniu wszystkiego musi hulać. Więc ode mnie na dzisiaj to tyle. Mam nadzieję, że się coś podobało, że komuś się rozjaśniło. Nie jest to lokowanie produktu, nikogo nie namawiam do zakupów, ale tylko pokazuję, w jaki sposób możemy sobie sami ułatwiać życie i pracę. Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć.